Neoromańska kaplica w Kwiatkowie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa nosi w sobie ciekawą historię. Przed wiekami, bo w XVI stuleciu, stała w tym miejscu drewniana kapliczka ufundowana przez rodzinę Kwiatkowskich, herbu Korab. W 1749 roku Józef Wężyk, znamienity kasztelan sieracki, postanowił odbudować podupadającą kaplicę i wyasygnował na ten cel niezbędne fundusze. Minęło ponad 100 lat, gdy to kolejny właściciel Kwiatkowa, Samuel Czyrner, w 1861 roku, w wieku 70 lat, czyli pod koniec swojego życia, przyjął w kościele parafialnym w Ociążu chrzest święty, podczas którego nadano mu imię Józef. W testamencie dokonał zapisu całego swojego majątku na cele dobroczynne. Po śmierci fundatora w 1865 w miejscu drewnianej kaplicy zbudowano murowaną w stylu neoromańskim, gdzie spoczęło ciało Samuela Józefa. W kolejnych latach wieś weszła w posiadanie rodziny Skurzewskich i pozostawała ich własnością do II wojny światowej. Neoromańska kaplica zbudowana jest z cegły o odcieniach piasku, czerwieni i brązu. Dach pokryty jest dachówką. Jej ozdobą są neogotyckie okna i niska masywna wieża, z której wyrasta mniejsza z sygnaturką. Wnętrze świątyni utrzymane jest w stylu neogotyckim, a w ołtarzu głównym znajduje się obraz Serce Pana Jezusa, pędzla Ferdynanda Wintera, znanego w XIX wieku malarza, przedstawiciela neogotyku. Jasne wnętrze tej niewielkiej kaplicy sprzyja refleksji i skupieniu na modlitwie. Jeszcze jednym sakralnym zabytkiem Kwiatkowa jest figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1877 roku, ufundowana przez mieszkańców Kwiatkowa ku pamięci ich dobrodzieja Samuela Józefa Czyrnera. Na skutek zmian posoborowych w 1975 roku postawiono drugi ołtarz pozwalający celebrować kapłanowi mszę świętą, będąc zwróconym w stronę zgromadzonych. 13 sierpnia 1980 roku mieszkańcy doczekali się murowanej dzwonnicy i zawieszenia okazałego dzwonu, na którym widnieje inskrypcja „Niepokalane serce Maryi”. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci mieszkańcy wsi nieustająco dbają o swoją świątynię. W 1983 roku dobudowano zakrystię, co wiązało się z koniecznością przebudowania wejścia do krypty grobowej. Później założono nagłośnienie oraz dokonano restauracji malowidła w ołtarzu. Z biegiem lat staraniem wiernych wstawiono ławki i wykonano nowe ogrodzenie z kutych przęseł. Kaplica w Kwiatkowie jest doskonałym przykładem do naśladowania dla przyszłych pokoleń, jak należy dbać o historię swojej małej ojczyzny, bo przecież nie ma przyszłości bez przeszłości.